witam się z wami naszego ostatniego dnia, tak przewrotnie, ale to będzie pierwszy film z wyjazdu. Chciałabym wam pokazać, jak wygląda hotel. Tak się składa, że teraz mam sporo czasu. Także pozwólcie, że przekręcę kamerę, żebyście mieli trochę lepszą jakość. Moja facjata nie jest tu do niczego potrzebna i przejdziemy się po całym obiekcie. Może nie po całym, ale po większości, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tam jest gwiazd, oczywiście jest tam bardzo ładny baner i tak dalej, są szlapany, jest ochrona, więc tak po prostu na teren hotelu nie podjedziecie. Są tu wpuszczane tylko właśnie autobusy z turystami. Za każdym razem, jak wychodzicie z hotelu i potem do niego wchodzicie, musicie przy wejściu pokazać opaskę i potwierdzić, z którego hotelu przyjechaliście. Tam są korty tenisowe, z nich nie korzystaliśmy. Tutaj są jakieś różne ładne ozdóbki, pierdółki, te sprawy. No i tutaj chyba najbardziej ekscytująca część. Przyznaję się, że my tutaj nie dotarliśmy. To jest, słuchajcie, aquapark. Słyszałam, że te atrakcje są świetne, natomiast w czwartek, kiedy mieliśmy tam iść, to był pierwszy dzień, kiedy ja poczułam, że coś mnie bierze i że źle się czuję. Z każdym kolejnym dniem jest mi, słuchajcie, coraz ciężej, więc przyznaję, że tam nie dotarłam. Andrzej wam może wkleić zdjęcie tego aquaparku, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ogólnie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, polecam sobie obczaić ten hotel w internecie. No i tutaj wchodzimy, mamy lobby. Jak wchodzicie do hotelu, to tutaj się zostawia bagaże, kiedy oczekujecie na przydzielenie waszego pokoju. Tam jest recepcja i to tam wszystkie rzeczy załatwiacie. Tutaj jest kącik dla dzieci. Tu się dostaje, słuchajcie, lizaki w określonych godzinach. Ogólnie całe lobby prezentuje się w ten sposób. Jest oczywiście klimatyzowane. Mimo że drzwi są pootwierane, to klima naprawdę daje radę. I co my tu jeszcze mamy? A no dobra, no to może chodźmy w tą stronę. Po tej stronie mamy restaurację. Są to trzy restauracje, w których codziennie jecie śniadanie, obiad i kolację. Jest też coś, miejsce, gdzie możecie zrobić zakupy. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, że naprawdę jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o te posiłki. Te rzeczy w tych restauracjach są do siebie bardzo często podobne, więc jeżeli nie uda wam się wejść do pierwszej, to śmiało można iść do drugiej i trzeciej, ale powiem wam, że naprawdę bardzo sprawnie cała ta obsługa działa. Jest dużo wolnych stolików, więc zawsze w którejś uda wam się znaleźć miejsce. Tutaj mamy bar, który obsługuje gości. Tam w oddali kryją się toalety i sala zabaw. Może na nią wejdę, żeby ją wam pokazać. Jeszcze tam nie byłam, ale wiem, że Colin codziennie tam szaleje. Na terenie hotelu jest też siłownia, ale nie wiem gdzie. Przyznaję, że nie dotarliśmy. Mieliśmy na co dzień tyle ruchu, że nie było to potrzebne. Jest też kręgielnia i jest lodowisko. Lodowisko obecnie jest nieczynne. Ono pewnie działa bardziej w miesiącach zimowych. Ale tego wam nie potwierdzę, bo przyznaję, że to nie było coś, o co pytałam. No i tutaj macie toalety. I tu będzie sala zabaw. Nie będę wchodzić dalej, bo nie chciałabym nikomu przeszkadzać. Ale widzieliście kawałek. To jest oczywiście gdzieś tam dalej większe, ale musiałabym zdjąć buty. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się tego robić, bo już chodzę w trampkach. Więc musicie mi wybaczyć. Dobra, teraz pójdziemy w stronę basenu. Ale zanim basen, to tutaj, słuchajcie, po lewej stronie jest wejście do restauracji à la carte. Do tej restauracji możecie przyjść w teorii raz w trakcie waszego pobytu. W praktyce my na przykład byliśmy wczoraj i obsługa zapraszała nas ponownie. Powiem wam, że to jest najlepsze. Jadłam tu wczoraj najlepsze sushi, jakie w życiu jadłam. A jadłam różne naprawdę bardzo dobre sushi. Więc to o czymś świadczy. W tej restauracji wszystko, co jecie, jest w cenie waszego pobytu, więc nie musicie za nic dopłacać. Tutaj macie rozkład jazdy. Informacje o tym, jakie fajne rzeczy dzieją się na terenie hotelu.
jest aqua aerobik, jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, była piana party w basenie, była piana party na plaży. Naprawdę jest tutaj co robić. Tu są porozstawiane krzesła, one sobie tak stoją w ciągu dnia, ale wieczorem wszystkie stąd znikają i są poustawiane gdzieś tam. Tak, żeby ludzie, wiecie, mogli obserwować całe to show, które się tu dzieje. Jeżeli chcielibyście wieczorem kupić sobie popcorn lub watę cukrową, to to już jest płatne. No ale najważniejsze chyba, czyli ta strefa basenowa. Basen jest ogromny. Naprawdę jest ogromny. Ciągnie się przez cały praktycznie teren hotelu. Tutaj jest ta restauracja Shogun. Na tarasie też są dostępne miejsca. Polecam jednak, jeżeli jest taka możliwość, zagadać do obsługi o stolik w środku, no bo jednak wiecie, klimka. Chociaż mnie ta klima załatwiła, więc musicie uważać. Na środku basenu jest jeszcze bar. I możecie sobie przyjść tak normalnie, jakby wiecie, przy tym barze stanąć, ale są też miejsca, z drugiej strony będzie to widać, gdzie możecie z poziomu jakby basenu zamówić sobie drinki albo coś do jedzenia, chociaż wydaje mi się, że w wodzie nie można jeść, jeżeli nie są tylko drinki. Tutaj jest domek dla kotków. Powiem wam, że kotków ogólnie w tym hotelu jest bardzo dużo. Niektóre lubią się z ludźmi, niektóre są bardziej nieśmiałe. Ale naprawdę jest ich tu sporo. Także jeżeli ktoś lubi zwierzątka albo nie przeszkadzają mu zwierzątka, to tak, tak, tylko daje znaka, że tak się tu dzieje. W niektórych miejscach, tak jak widzicie, są prysznice, żeby móc się opłukać z tej wody chlorowanej. Tak samo prysznice są przy plaży. Tak jak widzicie, jest środek dnia, słuchajcie, jest godzina 12:20. A pan podlewa trawę. Tutaj oni chodzą z tymi szlauchami cały czas, naprawdę. Podlewają te trawy, te roślinki cały czas. Jest tutaj taka patelnia, że nie ma się w sumie co dziwić, że jest tak, a nie inaczej. Tutaj macie miejsce, gdzie możecie się przebrać, chociaż większość ludzi po prostu ma chill i chodzi sobie w kostiumach kąpielowych i w narzutkach. Dobra, tutaj mamy bar właśnie z drugiej strony. Nie wiem, czy widzicie, wydaje mi się, że to widać. Ci ludzie siedzą na takich stołkach, które są w wodzie. No i właśnie stamtąd można zamówić coś dobrego do picia. Miejsc, leżaków, parasoli jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także powiem wam, że nawet tak jak my jesteśmy teraz, jest to tak naprawdę wrzesień. Przyjechaliśmy tu 7, dzisiaj jest 14 i wyjeżdżamy. Nie wiem, jak jest w środku sezonu, w tym okresie letnim, kiedy wiecie, kiedy na urlopie są tutaj ludzie, którzy mają dzieci w takim wieku szkolnym, z którymi na urlop mogą się wybrać tylko w okresie wakacji. Ale tak jak teraz, powiem wam, że mimo, że jest tutaj sporo ludzi, to wcale się tego aż tak mocno nie odczuwa, więc w zasadzie śmiało mogę wam ten okres roku polecić. Jest pełno, ale jak widzicie, jeszcze da się gdzieś znaleźć wolne miejsce, także nie ma dramatu. Tutaj coś do picia, żeby nie trzeba było chodzić do samego baru, więc mega fajnie. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie iść rano na śniadanie, a chcecie mieć pewność, że jakiś wasz ulubiony parasol będzie wolny, to można go sobie zarezerwować. Przychodzi pan z karteczką, zapisuje na kartce wasz numer pokoju i zapisuję, o której godzinie musicie się zjawić z powrotem, żeby ta rezerwacja wam nie przepadła. Ta rezerwacja działa przez jakieś 45 minut, nie jakieś, dokładnie 45 minut. Pan sprawdza godzinę, kiedy wypisuje tą kartkę. No i właśnie, jeżeli się wyrobicie, no to takie miejsce jest wasze. Tutaj jest bardzo płytki brodzik dla dzieci, jeszcze jest zadaszony. Powiem wam, że w tym miejscu jest najchłodniejsza woda w całym hotelu. Naprawdę, jest tu dosyć chłodnawo tak naprawdę. Jak już się przyzwyczajicie do tych temperatur, to potem ten brodzik wydaje się wręcz chłodny. Ogólnie sam obiekt jest całkiem spory.
właśnie w tej części my mieszkaliśmy, tylko nie mieliśmy pokoju z wyjściem od tej strony, tylko od drugiej. Mogliśmy też tarasem właśnie wyjść sobie z pokoju i też byśmy doszli na plażę, ale zazwyczaj chodziliśmy właśnie tym głównym przejściem. Dobra, tutaj możecie zobaczyć drzewko-doniczkę, tak na to mówi Andrzej, w którym właśnie ukrywa się buźka. Różne takie tego typu rzeczy skrywają się na terenie całego hotelu. Fajnie, bo przy każdym domku są jakieś roślinki. Więc no jak sobie jakby wyjdziecie za okno z waszego pokoju, to jakby macie takie poczucie, że jest tutaj fajnie i zielono. Dochodzimy do dojścia na plażę. Możecie przejść tam totalnie piachem, a możecie iść cały czas tą ścieżką. No prędzej czy później na ten piach tak czy siak będziecie musieli wejść. No tam są toalety, tam też są toalety. Więc mamy fajnie, przychodzicie sobie tędy, to przechodzicie przez stołówkę. Tutaj rano możecie zjeść śniadanie, możecie tu zjeść obiad. I nie wiem czy kolację, ale pewnie też. Ogólnie rzecz biorąc oferta na plaży, jeżeli chodzi o jedzenie, jest trochę uboższa. Ale to nie jest tak, że wiecie, że nic tu nie ma. Jest tutaj bardzo duży wybór wszystkiego mimo wszystko. No ale wiecie, no w restauracjach są ich 3. Tego wszystkiego jest bardzo dużo, tutaj jest po prostu troszeczkę mniej, ale to w dalszym ciągu macie pizzę, macie makarony, macie jakieś mięsa i tego typu rzeczy. Tak wyglądają łódki, w których możecie odpoczywać. No i tak wygląda sama linia brzegowa. Macie instagramowe huśtawki. Są pomosty. Czego chcieć więcej? Woda ciepła. Na środku jeszcze widzicie jest materac, na którym sobie można podryfować. Tam, gdzie zaczyna się taka jaśniejsza, znaczy woda w innym kolorze, robi się po prostu głębiej. Weszłam bliżej, żeby wam pokazać, że to zejście do plaży jest bardzo kamieniste, więc koniecznie zakupcie sobie buty takie do chodzenia w wodzie. Tam na górze skrywa się też restauracja, to jest też restauracja à la carte. A chciałabym wam powiedzieć jeszcze właśnie, że obsługa jest przesympatyczna, wszyscy są naprawdę bardzo mili. My staraliśmy się tym ludziom dawać jednak te napiwki. Oni tutaj zarabiają bardzo mało, dla nas $1 to jest tak naprawdę nic. Dla nich to jest bardzo dużo. Więc jeżeli przyjeżdżacie, to polecam zobaczyć się raz, że w dolary, bo w euro jest po prostu drożej. Możecie za coś zapłacić $1 albo €1, a przeliczając ze złotówek, wiadomo, dolar się dużo bardziej opłaca. Więc polecam dolary. I jeśli chodzi o te napiwki, to nie muszą być duże kwoty. To właśnie może być naprawdę dosłownie ten $1. A dla tych ludzi to i tak już jest dużo i oni wam będą ogromnie wdzięczni. Ale żebyście sobie nie pomyśleli, to nie jest tak, że wy musicie im dawać napiwki, żeby oni byli dla was mili. Oni po prostu wszyscy są przesympatyczni, niezależnie od okoliczności, naprawdę. Przechodzicie, wszyscy wam mówią dzień dobry, pytają jak się macie, czy się wam podoba. Bardzo mili są ci ludzie, którzy tu pracują. Wydaje mi się, że jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to warto ich takim drobnym napiwkiem wspomóc po prostu. Mega ciekawostka, słuchajcie. Oni tutaj uwielbiają Principolo. Ono nie jest tutaj dostępne, więc niektórzy też robią tak, że zamiast napiwków rozdają po prostu zamiast napiwków rozdają lokalsom tutaj Principolo i powiem wam, że to aż trochę przykre, a z drugiej strony trochę śmieszne, że może przejdę drugą stroną. Że jak mieliśmy te kolacje urodzinowe, to w ramach podziękowania dla tych panów, że
oni, wiecie, tak przychodzą i grają na tych bębenkach i tak dalej, poza pieniędzmi. Ciocia chyba podrzuciła im właśnie batoniki i oni dosłownie się między sobą o te batoniki szarpali. To trochę dziwne. Dla nas Principolo to po prostu Principolo, jest dostępny w każdym sklepie. Tu go nie ma, a bardzo im te batoniki przypadły do gustu. Także jeżeli chcecie sobie zaskarbić ich względy, to jedną dolaróweczki i Principolo warto mieć ze sobą. Tutaj kolejny żywopłot. Jak widzicie, tu jest wypisane Alibaba. Tutaj skrywa się jeszcze taka buźka. Wszędzie są znaczki, więc bardzo łatwo jest odnaleźć swój pokój. Ale tak naprawdę jak przychodzicie, to pan, który bierze wasze bagaże, pokazuje wam, jak dojść do waszego pokoju. A to nie jest aż tak skomplikowany teren, żeby się tutaj gubić. Więc jeden taki spacerek i finito. Już wiecie, jak dojść do siebie. Na pewno się tu nie zgubicie. Także tak. No i tak jak widzicie, basen od drugiej strony. Naprawdę jest tu co robić. Powiem wam, że tutaj codziennie są tu jakieś atrakcje. Jest też dyskoteka, ja na niej nie byłam. Naprawdę, no różne rzeczy można tu robić. Pytanie tylko, jak chcecie spędzić ten urlop? Czy chcecie się wyszaleć? Czy chcecie odpocząć? My nasze ostatnie dni, z uwagi też na to, że się trochę pochorowałam, spędzaliśmy bardzo, ale to bardzo spokojnie. Głównie siedząc albo na leżaku, albo w pokoju, albo nad basenem. W sensie albo nad morzem, albo nad basenem, albo w pokoju. Siedzieliśmy, po prostu czytaliśmy książki. Ja czytałam książki, Andrzej oglądał serial. Tutaj jest też plac dla dzieci. Moja kuzynka była tu rok temu i mówiła, że ten plac wyglądał zupełnie inaczej. Także fajnie, że hotel, wiecie, cały czas jakby inwestuje w to, żeby wyglądać coraz lepiej i żeby być jeszcze bardziej satysfakcjonującym miejscem dla swoich gości. Jak widzicie, są trampoliny, czyli coś, co dzieci kochają chyba najbardziej. No jest tutaj naprawdę bardzo duża przestrzeń, jest tutaj co robić. Tutaj mamy towel center, stąd pobieracie ręczniki basenowe. Obok jest miejsce, gdzie możecie palić szyszę, ale równie dobrze możecie ją palić również nad basenem. Jeżeli macie takie życzenie, to panowie tą fajeczkę wam przynoszą nad basen. No i z tej strony, tak jak chyba już widać, jest też spa, czyli beauty center. Tutaj możecie zapisać się na różne masaże i tego typu rzeczy. W zależności co byście... Hello! W zależności od tego, co byście tam chcieli. A i nie powiedziałam wam o tym, ale tam przy Szogunie, jak skręcicie właśnie między tymi budynkami, tamtędy jest dojście do aquaparku. Tak jak wspominałam, ja na niego nie dotarłam, ale wiem, że jest ekstra od kilku osób, więc mimo że nie byłam, to polecam. No, a teraz już wracamy do lobby. Tutaj pan coś pichci, bo jest 12:30, a 40 już nawet. A to oznacza, że zaczęła się pora obiadowa. A no i w ogóle fajnie, bo jest tutaj dużo turystów z Polski, więc jak przyjeżdżacie, to dostajecie karteczkę z różnymi informacjami o hotelu w języku polskim. Tak samo teraz, jak się już wymeldowywaliśmy, dostaliśmy taką ankietę do wypełnienia, w której ocenialiśmy hotel, obsługę, no ogólnie wiecie, cały pobyt. I to też było w języku polskim. No i co? No chyba to tyle. Idę usiąść z rodzinką i będziemy czekać tutaj jeszcze przez dosyć długi czas, bo autokar na lotnisko mamy dopiero o godzinie 17:00.